Co był Teleekspres, potem studia, potem TVN? No nie, zacząłem. Ja do tego Teleekspresu trafiłem też przez przypadek, bo w tamtych czasach byłem na drugim roku studiów i trzeba było sobie załatwić praktykę. Albo ci załatwili jakoś praktykę w życiu Warszawy, gdzie siedziałeś i chodziłeś co najwyżej kupić coś, albo sobie znalazłeś sam. Ja zadzwoniłem z budki telefonicznej jeszcze na żetony wtedy na Świętokrzyskiej do Teleekspresu. Tak po prostu. I powiedziałem, że jestem studentem, czy, że może ja bym tak na praktyki. Tam się akurat jakoś władza zmieniała, szef się zmieniał. Powiedziałem, dobra, przyjdź. Przyszedłem, zostałem tam i po naprawdę paru miesiącach to jest to, co Kuba powiedział, u młodych ludzi, czego im teraz brakuje, determinacja. Ja pracowałem wtedy 7 dni w tygodniu, non-stop. Się cieszyłem, że mogę przyjść w niedzielę, w sobotę i w święta, bo nikomu się nie chciało przychodzić, więc ja wtedy przychodziłem, czegoś tam się uczyłem, robiłem swoje materiały, zarabiałem bardzo przyzwoitą kasę jak na studenta. Wsiąkłem w tą telewizję, specjalizację też robiłem telewizyjną, a później gdzieś na piątym roku studiów właśnie zaczynał się TVN. Mój ówczesny szef mówi, dobra, idziemy, to chodź do tego TVN. Chociaż ja przyszedłem tam, żeby było ciekawiej, zarabiając połowę kasy. Ale to nie jest tak, że... To pokerowa zagrywka. No. Wtedy Teleekspres no, był program, nad programem. To było, tam prowadzący byli gwiazdami miliony, po prostu miliony Marek osób. Sierocki. To jeszcze było czasy przed Polsatem, przed TVN. To było chyba rekordy, to było 12 milionów, jakoś no, tak. Nawet więcej, wydaje mi się. No dobrze, Piotruś. Bo nie odpowiedział mi na to pytanie. Czy odpowiedział na to? Czy ty myślisz sobie, że w pewnym momencie powiesz dość? Nie mam takiego planu, dlatego że też nic... On nie umie. Poczekaj, nic nie umiem. Dokładnie tak. Ale ja nic innego nie robię. Nie chcesz odpocząć sobie po prostu? Zobacz, jak dobrze przychodzę wygląda. Tutaj teraz. Muzyka wyciszyła. Zobacz, jak dobrze wygląda. Rumiany. Tutaj, wiesz, relaksuje się. Gastronomia, idź w gastronomię. Świetnie. Długo. My poszliśmy w gastronomię. Nie znam się na tym. Nie znam się na dobrze. I u mnie byłeś w knajpie, u kędziora byłeś w knajpie. Przypadek?